Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam oraz opowiem o uprawie cebuli teraz, w lipcu i sierpniu. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zapraszam Was do subskrypcji. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. U mnie w ogrodzie cebula była wysadzana z dymki, jest w sąsiedztwie. Powiedzmy marchewki odrobiny pietruszki naciowej, która była wysiewana dużo później, oraz czosnku. Jak widzicie, moja pietruszka jest dość marna. Chyba to ze względu na niekorzystną pogodę, bardzo sucha, bardzo sucha była wiosna, teraz lato również jest suche. No, ale wracając do cebuli, u mnie jest kilka różnych odmian cebuli: zarówno biała, czerwona, jak i klasyczna żółta. Teraz pokażę Wam, jak na początku lipca wyglądają poszczególne cebule. Jak widzimy, cebula czerwona chyba wygląda na chwilę obecną w miarę ładnie. To znaczy, w niektórych miejscach, tak jak tutaj, samoistnie załamał się szczypior. Tutaj zostawiłam kwiatuszka na nasionka, ale chyba z tego nic nie będzie, bo niestety. Cebula już zamiera po malutku, nie wiem czy zdąży wszystko dojrzeć, te nasionka. Jak widzicie, cebula załamuje się sama i jestem tego zdania, że nie powinniśmy ręcznie załamywać cebuli. Cebula jest rośliną, która wymaga czasu do urośnięcia, nie wymaga zbyt dużej pielęgnacji, to znaczy zbyt dużego nawożenia, wiadomo, trafiają się szkodniki. Ale z tym jesteśmy w stanie szybko zadziałać i zwalczyć. Jak widzicie, u mnie ta cebula no dość mocno się pokłada i to dobrze. To znaczy, że już niedługo rozpoczną się zbiory. Zbiory cebuli rozpoczynamy w momencie, kiedy po pierwsze szczypior będzie załamany i myślę, że w dwóch trzecich będzie już wyschnięty. To znaczy, cebulka wtedy. Tak jakby wrócą do cebuli, wtedy te wszystkie składniki mineralne i ona jeszcze sobie podrośnie, a szczypior będzie fajnie zaschnięty i będziemy mogli delikatnie wyrywać z ziemi te główki i dać do wysuszenia. Jeżeli będziemy wyrywać wcześniej, to znaczy, jeżeli taki ten szczypior jak teraz będzie zielony, to po pierwsze trochę będziemy mieć mniejsze zbiory cebuli. Po drugie, no. Stracimy wiele składników mineralnych, które jeszcze mogłyby wrócić do tej cebuli ze szczypioru. A po trzecie, dużo dłużej zejdzie nam suszyć te cebulę do przechowywania. Najlepiej przechowywać cebulę będzie nam takie klasyczne żółte, takie stare odmiany. Później czerwoną. Najgorzej będzie się przechowywać moim zdaniem cebula biała, taka czosnkowa. Wiadomo... Im wcześniej wysadzaliście cebulę do gruntu, im wcześniej będziecie ją zbierać, to tym zasa z zasady powinno się krócej ją przechowywać. Może być krócej zdatna do spożycia, ale to wiadomo, zależy od warunków, jakie posiadacie w miejscu przechowywania cebuli oraz od odmiany, którą mieliście. Tutaj mam piękne pomidory, i też w pomidorach. Rosną, rośnie cebula, lub na odwrót. Zależy, jak to na to patrzy. Jak widzicie, niektóre cebule się już pozałamywały. Tu jest taka klasyczna odmiana żółta. U mnie cebulki wyglądają różnie. Jedne są mniejsze, drugie są większe. Dla, wynika to z faktu tego, że w zasadzie było wszystko wysadzane w jednym momencie. Ale to były różne cebulki dymki: takie maluteńkie, najmniejsze, te takie większe. Więc to wynika z tego faktu, że były w różnym jakby wieku wzrostu: najładniejsze i największe. Na chwilę obecną, chyba są te cebule białe. Bardzo są smaczne. Ja wyrywam do obiadu, nie czekam, aż jakieś będą większe. W zasadzie u mnie cebule są wyrywane od bardzo dawna, więc dlatego w niektórych miejscach możecie widzieć puste miejsca. U mnie cebula była sadzona dość gęsto, dlatego ja systematycznie przerywam i wyrywam. Jak widzicie, marchewka. U mnie marchewka nadaje się już do zbioru. Jedne marchewki są takie fajne, duże, inne trochę mniejsze, ale to też wynika z odmiany. Jeżeli jeszcze nie przerywaliście swoich marchewek, to zapraszam Was na odcinek, który jest już na kanale. Tylko powiem tyle, że marchewkę przerywamy po to teraz, aby później mieć większe plony. A przy okazji możemy smacznie zajadać do obiadów, soków i inny sposób przetwarzania. Jak widzicie tutaj, ta odmiana marchewki jest super, jest tylko jeden problem, nie pamiętam nazwy tej odmiany, a starałam się znaleźć na swoich filmikach takich ze siewu, ale niestety nie pokazałam wtedy, co to była za odmiana. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam jakoś pomogłam. Pamiętajcie, że zbiory cebuli będą myślę, że na przyłomie lipiec, sierpień, w zależności od tego, jaka była u Was temperatura, jak rosły i jak była ogólnie wiosna i teraz lato, więc może to się troszkę przedłużyć o tydzień dwa, nawet do trzech. W tym odcinku to wszystko, cześć.